Cześć ziombaczki, cześć ziomeczki, kochane elo elo 320. Tutaj akurat nie będzie 320, ale będzie na pewno próg, na drugim progu, na pewno ha 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 lololol. Ale dobra, Iron Maiden, Moonchild. No i teraz poszczególne riffy, jak to w tym leci. Nad tym się skupimy i tutaj wszystko objaśnimy, obgadamy, obtegowujemy i będziemy śmigać paluszkami. No, dobra. Zamieńcie się w słuch i ja kamerę daję w dół. Dobra, pierwsze w ogóle riffy. No, pierwsze riffy są w sumie dość proste, no bo tutaj mamy co? Mamy tutaj na drugim progu 2440. Później motyw taki jest, że wchodzą klawisze, no i w zasadzie jest motyw ten. No to ten motyw się powtarza, prawda? Tylko musimy się tutaj też skupić w czasie, skupić w sobie, prawda? Mamy ten motyw. I tu jest ważny motyw, żeby zagrać to tak jak macie w tabach, 2-0-0. Koniecznie muszą te trzy dźwięki wybrzmieć tutaj w tym motywie, bo to brzmi super. Bo nie jeden. Tylko trzy. Dobra, jedziemy dalej. Właśnie ten motyw też jest dość istotny. Znaczy tutaj właściwie tak, rytmicznie tutaj wszystko mamy, ten początek. No i później tutaj to jest to przyspieszenie. Później mamy tutaj to przyspieszenie, prawda? To akurat jest grane szesnastkami, więc właściwie to w miarę prosto ogarnąć. No, problem zaczyna się z tym, jak mamy ten motyw. Ważne, że było to naprzemienne kostkowanie, bezwzględnie naprzemienne kostkowanie. Następny motyw. No tutaj właśnie to jest ważne, żeby jak zawsze mówię o tłumieniu strun, tutaj trzeba się akurat trzymać tego motywu, że tutaj nie tłumimy, prawda? Musimy zostawić. Nie tłumimy, ponieważ no po prostu to... To nic nie da, więc po prostu trzeba... Także zarobisty motyw. Następny.
No właśnie, tutaj akurat jest tutaj takie szybkie granie palcami. Tutaj jest ważne, żeby no też zachować ten, tą strukturę tego ty 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 ty, prawda? Ten motyw jest zarąbisty. To, tego się nauczcie na bank. Następny. No tutaj właśnie tam akurat w tym momencie wchodzą klawisze i tam jest takie fajne dziubanie. No właściwie trzy proste. Tutaj akurat jest tylko kombinacja palców. Mam raz tak, raz 2, 4, 4, raz 3, 4, 5. Taki motyw. Teraz następny jest fajny riff. No dobra, tu akurat jest ten motyw taki tutaj kostkowany, kostkowanie cały czas szesnastkami, tutaj grany jest prawie cały czas szesnastkami. Także git. Później następuje solo. Podsolówkę, podkład pod solówkę. No, no, właściwie to cały czas mamy zera. Solówkę zrobimy kiedy indziej. Dobra, to było tutaj, to właściwie to jest dość proste. Ty na trzecim progu taki bend, znaczy taki bend, ale w dół, żebyście do góry przypadkiem nie robili na szóstej strunie. Ja mam tutaj siedmiostrunową. No właściwie tam się już powtarza ten motyw z tym 2-4-4, z tym to co już było właściwie. Także to są najważniejsze riffy w tym utworze. Przećwiczcie je, nauczcie się ich, wykujcie papatki.